wszystkim się przedstawiam, przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego na zimę, jaka będzie zima, jaka będzie jesień 2018 na 2019, jaka czeka nas pogoda. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij żeby w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Jasnowidz Jackowski powiedział, jak będzie wyglądała jesień, jak będzie wyglądała zima. Zima tak naprawdę, no przełom to jest 2018 i 2019 rok, tak? Te pierwsze praktycznie miesiące. Wiem, że bardzo wiele tak naprawdę osób interesuje, tak, tutaj wizja tego, jak będzie wyglądała właśnie pogoda. No jasno, Wiedziacki powiedział w ten sposób, tak, że zima będzie ciepła. Że będzie to bardzo długa jesień, tak? Czyli nie będzie takiej sytuacji, że mamy jesień, kończy się jesień, potem jest zima, tylko będzie to bardzo długa jesień, że jesień zawładnie praktycznie końcówką roku aż do stycznia, aż do stycznia. Tak tutaj powiedział Jasnowic Jackowski. Mówił też, że praktycznie przez te kilka najbliższych miesięcy, aż do połowy stycznia, będzie pogoda jesienna. Zima do połowy stycznia będzie jesienna i w miarę ciepła. Zima do połowy Wystycznia stycznia będzie jesienna i w miarę ciepła. Tak właśnie powiedział Jasnowic Jackowski, tak, jeśli chodzi o pogodę. Ja przypomnę, że Jasnowic Jackowski wielokrotnie przepowiedział bardzo celnie e, tak naprawdę pogodę, chociażby tutaj e, pogodę latem, tak, mówił o tym, że w latem będzie, lato będzie bardzo długie że lato będzie gorące, tak, przepraszam, ale będzie tutaj kapryśne. No i takie rzeczywiście było, tak, że było po prostu ono po prostu gorące, ale kapryśne. Natomiast tutaj Jasnowic mówi, że właśnie że ta po prostu zima będzie ciepła, że ta zima będzie ciepła. No, niewątpliwie ma to swoich zwolenników i też przeciwników. Pewnie większość z nas się cieszy, tak? Pytanie jest tak naprawdę, co się będzie działo od połowy tego właśnie stycznia. Czy wtedy nie przyjdą takie jakieś kosmiczne, praktycznie tutaj przymrozki, tak? Temperatura minus, nie wiem, 15, minus 20 stopni. No, chociaż to też by nie były po prostu bardzo duże. Temperatury były jeszcze większe w Polsce. Natomiast rzeczywiście tutaj mówi o tym, że, że ta właśnie jesień potrwa aż do połowy stycznia, aż do 15 stycznia, że to będzie, będą bardzo ciepłe miesiące, no na pewno dla kierowców to jest pozytywna informacja z tego względu, że nie będą musieli praktycznie odśnieżać, czy odszraniać praktycznie tutaj samochodów, tak, no może szron to się pojawi, tak, no bo w nocy może temperatura spaść do nawet do zera, natomiast rzeczywiście nad ranem może po prostu być tutaj szron na samochodach, ale pozytywna informacja, jeśli chodzi właśnie o śnieg, tak, że tutaj śnieg nie będzie zalegał na ulicy, że kierowcy będą mieć łatwiejsze możliwość tutaj poruszania się. Chyba tutaj nawet po prostu będzie otworzona tutaj druga nitka Zakopianki, tak, czy po prostu droga, więc no, no, ta informacja na pewno byłaby bardzo optymistyczna, jakby ludzie wybierali się na święta, na Sylwestra na przykład, czy na Boże Narodzenie na, do Zakopanego, tak, chociaż no, oni by pewnie chcieli tutaj zimę spędzić mroźną, śnieżną, ale rzeczywiście jeśli chodzi o warunki na drodze, tak, no to by, byłoby to bardzo korzystne, a nie śnieg, który później by został rozjechany przez samochody, praktycznie plucha, tak, tylko rzeczywiście tutaj bardzo korzystna sytuacja, tak, bardzo po prostu korzystna sytuacja, jeśli chodzi właśnie o kierowców, tak, jeśli chodzi właśnie o kierowców, także rzeczywiście, no i pewnie też zwykłych ludzi, tak, no bo nikt z nas pewnie nie lubi marznąć gdzieś na przystankach autobusowych, tramwajowych, czy w drodze do sklepu, do przychodni, do, odbierając dzieci i tak dalej, to rzeczywiście byłaby bardzo korzystna że jest sytuacja czyli ta jesień będzie ciepła, będzie ona w miarę praktycznie ciepła. No, na pewno to byłaby zupełnie inna sytuacja, niż to miało miejsce rok temu, tak, bo rok temu rzeczywiście były dość spore przymrozki, też w różnych praktycznie częściach Polski. No, wiemy też, że to też może wpływać tak naprawdę na poziom samopoczucia ludzi, tak, no, wiele osób jest meteopatami odczuwają, tak. No, tutaj też z kolei, jeżeli na przykład tutaj jesień będzie dłuższa, będzie się utrzymywać aż do połowy stycznia, no to na pewno po prostu będzie to korzystne, jeśli chodzi o temperaturę, tak? Natomiast niektórzy ludzie bardzo dobrze się czują, jeśli jest, jest zimno, mroźnie, tak? Oni się po prostu bardzo dobrze, dobrze czują. Eee, czują się tacy właśnie rzeźcy, rzeź, po prostu e, ta pogoda ich krzepi, mają dużo wigoru, siły. Natomiast tutaj e, właśnie e, zgodnie z tą wizją, z tą przepowiednią jasnowidza Jackowskiego, ta zima miałaby być ciepła, tak? Czy, czy zatem nowy rok, przywitanie nowego roku e, byłoby w w takiej aurze ciepłej, no to dosyć ciekawa sytuacja. Aczkolwiek, tak naprawdę ta wizja jest straszna, jeśli chodzi o dzieci, tak. No i wigilię, bo przecież wszystkie dzieci chcą na wigilię mieć święta z prawdziwego zdarzenia oprócz tamtych warunków domu i tak dalej ciepła rodzinnego, prezentów i tak dalej. No to też po prostu takie warunki atmosferyczne, żeby był śnieg, żeby mogli, mogli pójść z dziećmi na, gdzieś na górki, poje, pojeździć na sankach, tak, czy pozjeżdżać. To rzeczywiście dzieci mogą ubolewać w tym roku, tak, no bo. Jeżeli Jasnowiec mówił tutaj, że będzie zima do połowy stycznia będzie jesienna i w miarę ciepła, że jesień zawładnie aż do stycznia, pogoda będzie jesienna, tak? Że to będzie bardzo długa jesień, że to będzie bardzo długa jesień, no to dosyć ciekawa tak naprawdę wizja. Muszę powiedzieć, że nie przypominam sobie ostatnimi czasy. Możecie napisać w komentarzu, chociaż też tak nie przykładam do tego dużej uwagi, ale żeby taka długa była jesień w ostatnich latach, że pogoda będzie właśnie jesienna ale z kolei na przykład wiele osób może narzekać, bo jeżeli będzie pogoda jesienna, czyli będzie szaro na przykład, ponuro, będzie mało słońca, no to wiadomo, że to będzie wpływać też na ludzi, że będą po prostu mieć handrę tak, że nie będą zadowoleni, nie będzie tego wigoru, tej energii takiej, no to też jest, to też jest jakby nieciekawa sytuacja, tak, bo na przykład śnieg, tak, śnieg i słońce, no to jest na pewno ładny widok, na pewno po prostu tutaj taki też krzepiący, a tutaj byśmy mieli długo jesień, no jeżeli ta jesień będzie taka szara, e, tak smutna, no to kiepsko. Jeżeli ta jesień, jesień będzie oczywiście słoneczna, tak, no to na pewno będzie to po prostu pozytywna, e, na, na pewno to będzie po prostu pozytywna informacja. Także tak przewiduje Jasnowic tak jak powiedziałem, w ostatnich latach wiele takich rzeczy Jasnowiec przewidział. Już pomijając kwestie polityczne, gospodarcze, e, tutaj społeczne, to też po prostu przewidywał pogodę. No i mówił o tym lecie, i to rzeczywiście miało miejsce to tak, że po prostu to lato było tak, to przewidywał praktycznie. Jasnowidzeckowski, to możecie sobie odnaleźć taką przepowiednię, którą publikowałem na swoim kanale. No i teraz kolejna praktycznie, kolejna praktycznie tutaj wizja jasnowidza, że tutaj, że, że po prostu jesień zawładnie aż do stycznia. Pogoda jesienna, pogoda jesienna, czyli na dobrą sprawę będziemy mogli schować do szafy, czy mieć w szafach jeszcze po prostu te kurtki grube, puchowe, a będziemy mogli po prostu korzystać ze zwykłych tutaj kurtek, takich jesiennych, tak? No to też by byłaby korzystna tak naprawdę informacja, też by to była po prostu korzystna informacja. No, na pewno tak mówię, z punktu widzenia dróg, jeśli chodzi o przejezdność tych dróg, to na śnieg na pewno to ogranicza, z powalnia powoduje korki, zatory, tak, nie zawsze te drogi są po prostu odśnieżone, a ciepła jesień, no to jesień po prostu korzystna. Najpiękniejsza oczywiście jesień na, na samym początku, jeśli te liście, jak te liście, no kiedy nagrywam, akurat taka jest sytuacja, jest piękny, słoneczny dzień i liście po prostu padają złote, to wtedy rzeczywiście mówimy, że to jest polska złota jesień, to wtedy ta pogoda jest najpiękniejsza. Gorzej, tak powiedziałem, gdyby to była taka jesień szara, smutna, tak, tutaj drzewa gołe praktycznie, w cudzysłowie gołe, bez no to wtedy rzeczywiście to by po prostu gorzej wyglądało, tak? To po prostu gorzej by wyglądało. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, no bo nie można tak naprawdę powiedzieć tutaj, że taka wizja jesieni to jest dobra, czy też zła, tak? No bo będzie ona miała swoich zwolenników i też przeciwników, tak? No wiemy, że na przykład ludzie, którzy jadą w góry, no to tam mamy sztuczne naśnieżanie, tak? Stoków, więc tam tego śniegu na pewno nie zabraknie dla tych ludzi, którzy chcą pozjeżdżać na snowboardzie, czy na nartach, natomiast rzeczywiście tego śniegu może zabraknąć w pozostałej części Polski, tak, w miastach. Tak rzeczywiście nawet jak ten śnieg spada, no to bardzo krótko on się praktycznie utrzymuje, no a tutaj no, jest taka wizja, że praktycznie będzie bez śniegu, tak? Pytanie jest takie, jaka będzie pogoda praktycznie od 15 stycznia, czy wtedy przyjdzie jakieś bardzo zimne dni, na przykład duże opady śniegów, zaspy, tak, czy, bo to może być taka tak naprawdę można powiedzieć taka zmyłka, tak, że wszyscy Będą przygotowani, a ta zima taka fajna, po prostu delikatna i tak dalej, nie jest mroźna, a tu łup, tak, na przykład 15 czy 20 stycznia przyjdą ogromne przymrozki, duże opady śniegu i ludzie po prostu wtedy dopiero będą zasmuceni, tak, tą sytuacją oczywiście, która będzie miała miejsce. No, to nie tylko drogi, ale też dachy, które trzeba po prostu odśnieżać, tak, no śnieg no utrudnia dużo, dużo po prostu czynności codziennych. Oczywiście w sensie takim śnieg w górach, czy na przykład dla dzieci jest to pozytywna, korzystna sytuacja, natomiast no śnieg tak naprawdę, jeśli chodzi o funkcjonowanie, no to ludzie wiadomo, że muszą praktycznie wyjść wcześniej z tutaj domu do pracy, żeby po prostu odśnieżyć ten samochód, także no, muszą praktycznie więcej czasu poświęcić na dojazd do pracy. Tak, więcej czasu z rana. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. Pozdrawiam, zostawcie super